Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ten budżet to nie jest budżet tylko roku kryzysowego, to jest budżet pogłębiania kryzysu. To jest budżet złej kontynuacji. Złej kontynuacji polityki, która nabrała tempa zwłaszcza w 2020 roku i która jest bezpośrednim, głównym, największym sprawcą obecnie galopującej inflacji, obecnie galopującej drożyzny. Tej polityki, która stała za lockdownami, tej polityki, która stała za masowym dodrukiem pieniądza. Tej polityki, w której PiS razem z Platformą, razem z PSL-em, z Lewicą, z Hołownią pod rękę głosowali, by rozkręcać tę spiralę. To jest wasza wspólna odpowiedzialność. I dzisiaj to PiS przygotowuje budżet, choć wiemy doskonale, że ten budżet nie byłby wiele lepszy, gdyby Lewica z Platformą czy z Hołownią go przygotowywały, ponieważ wy jesteście identyczni gospodarczo. Ponieważ kiedy PiS chce dosypywać na rynek 20 miliardów złotych, to wy chcecie 40 miliardów złotych. Czyli napędzać inflację kolejnymi zrzutami pieniądza de facto nie mającego pokrycia w realnym wzroście gospodarczym, bo na tym to polega. Proszę Państwa, inflację rząd założył na 10% w przyszłym roku. Ale skąd to założenie, skoro spodziewamy się już na początku przyszłego roku inflacji dwucyfrowej, a wszystko, co robicie w tym budżecie, to robicie, żeby ją zwiększyć. Spodziewamy się ponad 20% inflacji, ponad 20% inflacji na początku przyszłego roku i to, co wy, tak panie pośle, co ty mówisz, rok temu twierdziliście, że nie ma zagrożenia inflacją, tu na tej sali, to wszyscy ci idioci z rządu, od finansów, to wszyscy ci zaklinacze, tak, tak. Panie pośle, niech pan popatrzy do lustra. A nie wykrzykuje tu inwektywy. Szykujecie, panie marszałku, największą katastrofę gospodarczą od 30 lat. Jest to waszą bezpośrednią odpowiedzialnością, że socjalistyczną polityką prowadzicie do tego. I tak ludzie, którzy nie znają się na gospodarce, jak Morawiecki i spółka, którzy przygotowują papierowe plany, których nic nie wynika poza chaosem gospodarczym, dokładnie to proszę pójść do przedsiębiorstw, proszę zapytać, co wynika z PiS-owskiego ładu, proszę zapytać tych wszystkich, którzy dzisiaj nie mogą związać końca z końcem, proszę zapytać tych wszystkich sklepikarzy, proszę zapytać tych wszystkich przedsiębiorców, którzy nie tylko ze względu na inflację, nie tylko dlatego, że nie zapewniliście węgla, ale ze względu na skutki waszej polityki gospodarczej dzisiaj bankrutują. Pani poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Z wnioskiem formalnym, panie marszałku? Po pytaniach. Po tym punkcie. Po tym punkcie, no tłumaczę panu. O zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. Dobrze. To po zakończeniu dyskusji bardzo proszę, już nieaktualny, panie marszałku. No ale nic pan na to nie poradzi.